Witam Państwa, Anna Sulowska, zapraszam na informacje. Program Chroń Dziecięce Uśmiechy zawitał do Kraśnika. W Szkole Podstawowej nr 6 w Kraśniku odbyły się bezpłatne przeglądy stomatologiczne. Przebadano ponad 500 uczniów. W dniach 13-15 listopada w Kraśniku ponad 500 dzieci skorzystało z bezpłatnych przeglądów stomatologicznych realizowanych w ramach programu Chrońmy Dziecięce Uśmiechy. Jest to pilotażowy program powstały dzięki współpracy Polskiego Czerwonego Krzyża oraz firmy Wrigley, a także Polskiego Stowarzystwa Stomatologicznego oraz firmy Denta Medical. Wszystkie dzieci biorące udział w przeglądach otrzymały przybory do dbania o higienę jamy ustnej, pastę do zębów, szczoteczkę oraz gumę Orbit. Tak naprawdę badania pokazały, że odsetek próchnicy na tle Europy, jeśli chodzi o Polskę, jest bardzo wysoki. Wyselekcjonowano 5 województw, do których się właśnie udaliśmy. Kraśnik jako województwo lubelskie jest ostatnim, które odwiedzamy. I po co? Po to, żeby tak naprawdę sprawdzić, czy rzeczywiście ten stan uzębienia jest tak zły na tle Europy i nauczyć tych najmłodszych, już 6-latków, jak poprawnie dbać o higienę jamy ustnej. Wyniki badań są alarmujące. W województwie lubelskim tylko 56% dzieci w wieku do 6 lat jest wolnych od próchnicy i stan ten pogarsza się z wiekiem. Tylko 12% 12-latków na Lubelszczyźnie może pochwalić się zdrowym uśmiechem. Dokładnie tak, w województwie lubelskim tylko co 10 maluch w wieku 6-12 lat nie ma próchnicy, więc no niestety wyniki są straszne. Z czego to się bierze? Myślę, że to pytanie należałoby przede wszystkim zadać lekarzom, dentystom, aczkolwiek z mojego doświadczenia i z tego, co już mieliśmy okazję zobaczyć przez ostatnie 2 miesiące, zdecydowanie dzieci nie lubią myć zębów, wręcz zapominają o tym. Czasami niestety nie są dopilnowane przez rodziców, opiekunów. No i myślę, że tutaj też dużym i bardzo negatywnym elementem są skutki złego odżywiania, no i cukry, które są niestety ukryte w różnych produktach. Aby mieć zdrowe zęby, najważniejsza jest jednak profilaktyka, czyli regularne wizyty u stomatologa i częste mycie zębów. Przede wszystkim, jeżeli chodzi o profilaktykę, musimy pamiętać o tym, że pierwszym takim krokiem do profilaktyki są przede wszystkim wizyty u dentysty, tak? Kontrolne wizyty co pół roku. Dzieci już można przeprowadzać mniej więcej od półtora, jeżeli dziecko kończy 18 miesięcy, już może na pierwszą wizytę taką adaptacyjną wybrać się do dentysty. To jest bardzo ważne, żeby dzieciom budować dobre wspomnienia. Ja myślę, że stomatolog jest uczony tego, jak zachować się z dorosłym pacjentem, a jak z takim maluchem. Także to jest pewnie zupełnie inne podejście. Oczywiście, że tak. Rodzice popełniają wielki błąd w tym, że przekazują dzieciom swoje niedobre wspomnienia z dzieciństwa. Pamiętają, że oni mieli borowane zęby, że ich to bolało, sami boją się chodzić do dentysty i niestety to dziecko uczy się tego wszystkiego. Ono samo przychodzi ze strachu, który po prostu wpoił im niestety rodzic. Dlatego ważne są te wizyty takie adaptacyjne. Dziecko przychodzi do gabinetu, oswaja się z tym całym sprzętem, tak, z wszystkimi narzędziami, które mamy, z rękawiczkami, o tym, że z tym, że ktoś obcy zagląda do jego buzi, to jest bardzo intymna część ciała dla dziecka. I to jest właśnie ważne, żeby zacząć od takich prostych wizyt adaptacyjnych. Niekiedy jest ból zęba, kiedy dziecko przychodzi już z dużą próchnicą, wtedy te wizyty są oczywiście nieprzyjemne dla niego, tak? A nie o to chodzi. Więc przede wszystkim profilaktyka, czyli wizyty. Oprócz tego lakierowanie zębów, fluoryzacja. Jeżeli jest próchnica, to lapisowanie u takich maluszków. Jest to zabieg, no może nie leczący zęby, ale zatrzymujący proces próchnicowy. Co poza tym, kontrole ortodontyczne też. Rodzice nie wiedzą o tym, że do 12 roku życia dzieci mają refundowane leczenie ortodontyczne przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Nie wiedzą o tym, że dzieci mają problemy, jeśli chodzi o zgryz. W badaniu, które dzisiaj przeprowadzamy, oprócz tego, że zaznaczamy tam ubytki próchnicowe, wypełnienia, zęby do usunięcia powiedzmy, zaznaczamy również wady zgryzu. I to jest niestety problem, który dotyka każdego dziecka. No dobra, to co, chyba idziemy, no nie? Bo my, Nicole, dzisiaj towarzyszy kamera i będziemy podglądać, co wy też tam jej robicie. Czy taka wizyta u stomatologa jest straszna, czy trzeba się bać, czy niekoniecznie. Nicole powiedziała, że się nie boi. Dobrze, to zaraz sprawdzimy wszystko. Dobrze, Nicole, powiedz nam, jak masz ile masz lat? 9. A jak często chodzisz do dentysty?
No wtedy, kiedy mnie zęby bolą. Dobra, a jak często myjesz ząbki? Codziennie. A ile razy? Trzy. Trzy razy. A ile minut trwa mycie? Dwie. Dwie minuty. Dobra, a powiedz mi, czy jak szczotkujesz zęby, to pojawia się czasem krew? Tak. Tak. A jak jesz zimne lody albo gorącą herbatę pijesz, to pojawia się wrażliwość ząbków? Tak. Tak. Dobra. Teraz sobie założę rękawiczki, zestaw poproszę. I sobie wszystko pooglądamy i sprawdzimy, jak to wygląda, tak? Szóstka w porządku, piątka mleczna z próchnicą, czwórka mleczna z próchnicą, trójka mleczna, dwójka stała, jedynki stałe, dwójka stała, trójka mleczna z próchnicą, czwórka mleczna z próchnicą, piątka mleczna z próchnicą i szóstka w porządku. Jeszcze na dole, dobra? Otwórz buźkę jeszcze. Szóstka z próchnicą, piątka mleczna z próchnicą, czwórka mleczna wypełniona. Trójka mleczna, dwójka stała, jedynki stałe, dwójka stała, trójka mleczna, czwórka mleczna z próchnicą, piątka mleczna i szóstka z próchnicą. Dobra, teraz jeszcze sprawdzimy sobie zgryz. No, połknij ślinkę ładnie i tak zostaw buźkę, dobra? No, ale tu luźno usta, żebym ja sobie popatrzyła. Dobra, mamy zgryz głęboki, otwórz jeszcze buźkę. Wady zębowe. Dobra, teraz otwórz najszerzej jak potrafisz, dobra? I zamknij. Ekstra. Poza tym wszystko w porządku. Jak Nicole wypadła nam na badaniu? No dość dobrze. Jest troszkę... Dobrze, no słyszałem ciągle próchnica. Tak, w zębach mlecznych. No to jest wszystko do wyleczenia, tak? Te zęby muszą jak najdłużej swoją funkcję spełniać, czyli one służą do żucia pokarmu. I jeżeli będą one naprawione, czyli będą zrobione wypełnienia, to ząbki będą funkcjonowały tak, jak powinny. Więc tylko wizyta u dentysty, wyleczyć ząbki i wszystko będzie dobrze. U nas w społeczeństwie pokutuje taki mit, że mleczaków się nie leczy. Lakujemy. No lakujemy, to tak, jak najbardziej, ale lakujemy zęby stałe po to, żeby właśnie nie tworzyła się ta próchnica. Zęby mleczne, no to są bakterie, tak? One no, źle wpływają też i na pracę serca i różne inne narządy, na przykład też na nerki, więc dlatego powinno się leczyć te zęby. Poza tym zęby mleczne trzeba leczyć, bo stałe muszą się wyżnąć w tym miejscu, w którym powinny. Czyli generalnie obalamy mit o tym, że mleczaków nie leczymy. Obalamy, tak. Jak najbardziej. Każdy chce mieć zdrowe zęby. Zęby nam służą do jedzenia i myślę, że takie dzieciaczki małe też chciałyby gryźć normalnie. Nicola już wróciła. Siadaj, pokaż nam, co ty tutaj dostałaś. Co tutaj na tej mądrej kartce ci napisano? Jest bardzo dużo krzyżyków, kwadracików, w których masz zapisane, które zęby do wyleczenia, a które nie. Dostałaś także prezent. Otwieraj, otwieraj, zaraz zobaczymy, co masz w środku. No opowiadaj nam, co dostałaś. Szczoteczka, pasta, guma Orbit. Guma Orbit bez cukru pewnie. To jest koperta, na której jest coś napisane, zobacz. Nie, jest na wierzchu, tutaj, z przodu. To jest jakiś dla rodziców voucher na bezpłatny przegląd dla całej rodziny. No i mamy jeszcze instrukcję, jak należy myć zęby. Tak więc, Nicola, gratuluję ci serdecznie odwagi. Byłaś naprawdę dzielną dziewczyną. W Kraśniku zamierzamy przebadać około 500 dzieci. Przede wszystkim dzieci się nie boją i to jest najważniejsze, tak? Chcemy też troszeczkę zlikwidować ten stereotyp dentysta, sadysta z takimi kleszczami. Absolutnie nie. My tylko sprawdzamy ząbki za pomocą lusterka i zgłębnika, a tak naprawdę myślę, że największą nagrodą dla takiej pociechy jest fakt, że będzie się ten stereotyp dentysty kojarzył z kimś miłym, uśmiechniętym, kto naprawdę nie zrobi nam krzywdy. Bardzo prosiłabym rodziców, aby zwrócili szczególną uwagę na mycie zębów przez dzieci. One nie mają wpojonych podstawowych zasad higieny jamy ustnej.
Myjemy zęby przynajmniej 2 razy dziennie. Fajnie, jeżeli jest po każdym posiłku, ale przynajmniej te 2 razy dziennie, czyli rano, po śniadaniu, a nie przed. To jest też bardzo częsty błąd. Zęby myjemy po posiłkach, czyli po śniadaniu i po kolacji. Przynajmniej te 2 razy i te kontrole dentystyczne, stomatologiczne, ortodontyczne. Bardzo prosiłabym rodziców, aby zwrócili uwagę na swoje pociechy i na to, co mają w buzi. Od 16 września do 15 listopada bieżącego roku w wybranych szkołach podstawowych w 5 województwach, również na Lubelszczyźnie, gdzie odnotowano najwyższy odsetek dzieci z próchnicą, pojawiły się mobilne gabinety dentystyczne, w których przeprowadzone zostały bezpłatne przeglądy zębów dla prawie 6 tysięcy uczniów. Dodatkowo od września do lutego 2014 roku przeszkoleni nauczyciele i wolontariusze Polskiego Czerwonego Krzyża poprowadzą lekcje wśród 30 tysięcy dzieci w całej Polsce, podczas których najmłodsi dowiedzą się, jak prawidłowo dbać o swoje zęby. Stanisław Surdacki, artysta, malarz z Urzędowa. Malował kwiaty, martwe natury, portrety, sceny rodzajowe, motywy partyzanckie, wiejskie chałupy i miejskie zaułki. Jego dorobek artystyczny to ponad 100 obrazów olejnych oraz ogromna ilość szkiców, akwarel i rysunków. Stanisław Surdacki urodził się w 1915 roku w Urzędowie Bęczynie. Uczestniczył w kampanii wrześniowej, a w czasie okupacji był członkiem Ruchu Oporu. Po wyzwoleniu studiował na Akademii Sztuk Plastycznych w Krakowie i w 1954 roku uzyskał dyplom artysty malarza. Po studiach zamieszkał w Zamościu, gdzie przez wiele lat wykładał w Państwowym Liceum Sztuk Plastycznych. Zyskał tam popularność wśród młodzieży swoją życzliwością i znajomością rzemiosła artystycznego. Ostatnie lata niezbyt długiego życia spędził w rodzinnym Urzędowie i w Kraśniku, gdzie był zatrudniony w Powiatowym Domu Kultury. Zmarł w 1973 roku. Surdacki jako malarz wyrastał z uczelni kierowanej przez Eugeniusza Ebisza, opanowanej bez reszty kultem dla koloru. Również był kolorystą i realistą. Do końca życia był przeciwnikiem abstrakcjonizmu. Pierwszeństwo oddawał zawsze treści, której podporządkowywał kompozycję dzieła, formę i technikę pracy. Malował kwiaty, martwe natury, portrety, sceny rodzajowe, motywy partyzanckie, wiejskie chałupy i miejskie zaułki. Artysta pozostawił po sobie ponad 100 obrazów olejnych i niezliczoną ilość akwarel, rysunków i szkiców. Na wystawie w Kraśnickim Muzeum Regionalnym zobaczyć można 26 obrazów olejnych, najciekawsze rysunki, szkice i akwarele oraz pamiątki po artyście. Pochodzą one ze zbiorów przyjaciół artysty, parafii rzymskokatolickiej w Urzędowie, Towarzystwa Ziemi Urzędowskiej i Muzeum Lubelskiego w Lublinie. Wystawę oglądać można do końca roku. Środowiskowy Dom Samopomocy w Kraśniku jest ośrodkiem wsparcia przeznaczonym dla osób dorosłych, upośledzonych umysłowo oraz przewlekle psychicznie chorych. Służy osobom niepełnosprawnym w utrzymaniu ich jak najdłużej w środowisku społecznym i rodzinnym. Wspiera rodziny w sprawowaniu opieki nad osobami niepełnosprawnymi, zapewnia poczucie bezpieczeństwa oraz oparcie społeczne. Kraśnicki Dom Samopomocy dla swoich domowników organizuje szereg zajęć. Jedno z form są zajęcia plastyczne. Owocem tych zajęć są prace uczestników. Większość jest tak doskonała, że zasługuje na pokazanie ich szerszej publiczności. Dlatego co roku organizowany jest swojego rodzaju wernisaż nazywany Dniem Twórczości. Uczestnicy warsztatów spotykają się tego dnia na uroczystym obiedzie. W spotkaniu tym uczestniczą także członkowie ich rodzin. Jest uroczyście i podniośle. Prezentowane są prace uczestników z różnych pracowni. W tym roku prezentowaliśmy prace z pracowni arteterapii, rękodzieła oraz pracownia informatyczna. W środowiskowym domu samopomocy w tej chwili przebywa 49 uczestników. Organizujemy te dni twórczości między innymi też i po to, żeby pozyskiwać nowych uczestników. Aktualnie dysponujemy wolnymi miejscami. Jeżeli ktoś jest chętny, zapraszamy do udziału w zajęciach terapeutycznych w naszej placówce. Nie tylko uczymy uczestników, jak wykonywać piękne prace, ale również prowadzimy treningi usamodzielniania uczestników, treningi zaradności życiowej. Domownicy są w wieku już dorosłym, wszystkie osoby są to w wieku ponad 18 lat. Są to osoby z zaburzeniami psychicznymi oraz osoby niepełnosprawne intelektualnie. I okazuje się, że osoby chore wykazują się niezwykłym talentem.
prezentowane prace to niejednokrotnie kilkadziesiąt godzin ciężkiej, żmudnej i mrówczej pracy. Widzę, że w waszym domu już prawie święta, choinka przygotowana. Prawie święta, ale jeszcze nie, ale już zbieramy szyszki, przygotowujemy się, powoli robimy pracę. To jest wykorzystanie tego, co nam daje las tak naprawdę. Każdy może pójść do lasu, pozbierać sobie szyszek i zrobić taką szyszkę. Ona jest zrobiona na tekturze, do niej są przyklejane szyszki specjalnym klejem. Taki klej możemy kupić nawet w Carrefourze. Jest to klej, który jest rozgrzewany na gorąco, no i potem taką szyszu nie dekorujemy. Można też zrobić takie coś przy wykorzystaniu kory. Też poszukać w lesie, kory jest dużo. Można suszyć pomarańcze. Można, tak, sami suszyliśmy pomarańcze, także uczestnicy też pomagali na naszych grzejnikach suszyć, robiliśmy też wianki. Nasi uczestnicy bardzo lubią to robić, każdy też z uczestników ma swoje ulubione zajęcia. Jeden odnajduje się w wykonywaniu na przykład choinek, a inni na przykład w haftach. Czy chodzicie do lasu, sami zbieracie szyszki? Tak, tak, sami chodzimy z uczestnikami, zbieramy szyszki, zbieramy żołędzie, zbieramy korę, całe siaty tego naprzenosiliśmy, także też chodzimy, spacerujemy i zbieramy, co nam natura dała. W kościele jest taka odwieczna wojna, święta Wielkanocy czy Boże Narodzenie, tu mam jeszcze Wielkanoc, jajka. Tak, to są jajka z Wielkanocy, co prawda wykonywane w tamtym roku, no ale od tamtego czasu się nie widzieliśmy, a to było właśnie na Wielkanoc. Były one pokazane tutaj jako dekoracja stołów na Wielkanoc. Są to jajka wykonane techniką dekupaż, są to jajka styropianowe, potem się je maluje farbą akrylową, następnie wycina się z serwetek wzory, tak jak tutaj widać. Z takich obiadowych serwetek? Tak, z takich obiadowych serwetek trzeba je najpierw rozwarstwić. I tą ostatnią warstwę, taką wybarwioną, nakleja się. Potem się nanosi specjalny taki preparat, który powoduje, że one mają takie pęknięcia. I potem jeszcze następnym preparatem wypełniamy takim złotkiem i lakierujemy. Czyli wyglądają na bardzo stare, tak, a w rzeczywistości są styropianowe i można... Tak, nie tłukące. Puszki, czyli recykling. Tak, dajemy tak, życie rzeczom niepotrzebnym. Tak, puszka po groszku. I puszki wychodzi, tak, proszę bardzo. Można zostawić, nie wyrzucać, odczyścić, pomalować tak samo. To ta sama technika co jajeczko. To jest właśnie ten dekupaż. Tak samo malujemy farbą, malujemy preparatami, naklejamy serwetkę, ozłacamy, mamy piękną rzecz. Uczestnicy radzą sobie, każdy z uczestników wykonuje inne czynności. To jest na przykład puszka już bez dekupażu, pomalowane, ale też naklejone serwetki. Jeden uczestnik na przykład czyści puszki, inny maluje, jeszcze inny wycina serwetki, także to jest praca zespołowa i każdy ma jakieś tam przydzielone zadania, w których się odnajduje najlepiej. A co w koszu? A w koszu mamy mnóstwo skarbów, kosz jak z pikniku prosto. To są takie rzeczy, które uczestnicy też bardzo lubią robić. To jest na przykład tutaj mamy tak, pan pokazuje co innego, tu mamy serduszka, które są szyte ręcznie, zszywane boki są maszynowo, serduszko następne jest na przykład naklejone i wypełniane jest w środku watą, ale można też kupić takie specjalne wypełnienie albo rozpryć poduchę. To też robią uczestnicy i uczestnik sam to wykonywał. To jest ikona. Z tego co słyszałem, zszywał ją, te serduszka zszywał na maszynie. Zszywał na maszynie pod moim nadzorem, tak. Tu mamy ikonę. To mamy ikonę. Ikony są... Są bardzo okazałe, że tak powiem. Cieszą oko. Wykonane są ze zwykłej deski. Ja się wtrącę. I wyglądają bardzo zawodowo, bardzo profesjonalnie. Tak, i nikt by nie odgadł, jak jest zrobiona. I ja też nie powiem do końca. Trochę to zostanie tajemnicą. W każdym razie też praca, bym powiedziała, zespołowa. Jeden uczestnik czyści deskę, drugi ją maluje, trzeci nanosi obrazek, czwarty ją ozłaca. Także też praca wielu, wielu uczestników. Myślę, że bardzo fajna, naprawdę. Prawdziwe ikony tworzy się bardzo, bardzo długo. Ta ile powstawała? Myślę, że około tygodnia to jest taki czas, kiedy na spokojnie ją można wykonać. Co jeszcze ciekawego? Co jeszcze ciekawego można u was w koszu znaleźć? Szydełkowanie? Tak, jak najbardziej. To jest tak. Akurat na drutach robiony szalootulacz. Panią mamy taką, która bardzo lubi robić na drutach i nam robi takie różne rzeczy. Także bardzo modne w tym sezonie kominy. Tak, a tutaj następna zaczęła robić już druga druty, pani. Druty, to naprawdę jest robione na drutach. Tak, to jest naprawdę robione na drutach. Panie robią to same, ja im w tym zupełnie nie pomagam. Mogę pomóc. Bo nie umie? umiem. umiem. O, coś mi się przyczepiło. Dobra, co my tu jeszcze mamy w koszu naszym? A, mamy fajne rzeczy, jeszcze to pokażę. Renifer. Gdzieś na dole jest renifer. Święta, jest renifer. Boże Narodzenia za chwilę. Tak, to jest nawiązanie, no, technika podobna.
Uczestnicy sami odwzorowują wzór, przenoszą na materiał, wycinają sami z materiału, obszywają, ręcznie wypychają, także też to jest w pełni samodzielna praca. Jeszcze mam fajną rzecz, pochwalę się. Zaczęliśmy 2 dni temu robić nowe rzeczy. Nowe rzeczy. Technika. Witraże. Tak jest, malowane na szkle. O, właśnie takie cuda. No tutaj już troszeczkę pomagałam, bo technika jest nowa, także na razie potrzebna jest trochę pomoc. Co uczestnicy lubią najbardziej robić? Ojej, to jest ciężkie pytanie, bo każdy lubi co innego. Każdy ma swoje? Tak, każdy lubi co innego. Mam uczestników, którzy uwielbiają wyszywać, haftować. Mam panią, która namiętnie robi serwetki i jest już chyba ich w pracowni 4-6. Jakoś tak. Mam dziewczyny, uczestniczki, które uwielbiają hafty krzyżykowe. Nie tylko dziewczyny, chłopaki też. Także mamy kilku specjalistów od haftów krzyżykowych i to też, to jest w pełni samodzielna to ile praca. Ta praca ile powstawała? Około 5 roku. Są tacy, którzy zrobią w 3 miesiące, no ale musi być mniejszy wzór, ale no to jest naprawdę czasochłonne i czasochłonne. I szczerze mówiąc, nie widać, że wykonały to osoby... Jeszcze pokażę drugą, to jest wykonane przez chłopaka u nas. Które mają problemy z manualnymi czynnościami codziennymi. Tak, tak. Także hafty krzyżykowe jak najbardziej robimy. Jeszcze Van Gogha, tutaj mamy słoneczniki i kaczuszki. Van Gogha i kaczuszki. Kaczuszki są prześliczne, ja mówię, że to kaczki kuchenne, gęsi takie. Też nowa technika. Gips. Gips, tak, gips. Uczestnicy nasi wylewają wylewki, robiąc to przy pomocy właśnie gipsu rozrobionego z wodą w stosunku 1:1. I później czekamy, aż one sobie zastygną, po 2-3 dniach je wyciągamy z formy, one muszą sobie tam odpowiedniej barwy też nabrać, bo najpierw to jest szare i nieładne. No i jak sobie wyciągniemy, to sobie malujemy, to zdobimy, gdzie tam chcemy, potem sobie odpowiedni materiał dobieramy, naklejamy i mamy taką w ramkę i na półkę. Pracę, tak. Mogą też gąski być właśnie takimi strażniczkami kuchni. Jak często zajęcia się odbywają tutaj? Codziennie. Od poniedziałku do piątku, od 7:30 do 15:30. Tak, codziennie. No oprócz soboty i niedzieli. Co jeszcze? Jakimi rzeczami jeszcze się zajmujecie tutaj w domu? Co tworzycie? Tak, tworzymy pracę z techniką malarską i rysunek. To są te prace tutaj. Tu jest praca na szkle, malowana farbą plakatową. Używamy specjalnej konturówki, żeby wykonać tą pracę. Pastela mokra, pastela sucha, to są te 3 prace tutaj. Wyklejanka plastelinowa, z tego co widzę. Wyklejanka plastelinowa, tak. To jest wysypywanka ziarnami. Z takich ciekawostek jeszcze wykorzystujemy elementy, które są niepotrzebne. Czyli też recykling, tak jak przed chwilą rozmawialiśmy o puszkach aluminiowych, tak, tak też tutaj tak. Liście, zbieramy liście na jesieni i robimy róże. A to jest rysowane? To jest wypalane w drewnie. Tak, wypalamy w drewnie, malujemy, to jest tryptyk, który niedawno powstał u nas, nowa technika, tego nie robiliśmy wcześniej. Na święta można sobie gdzieś postawić w rogu. Z nowości glina. Takie talerze gliniane na... Teraz przed chwileczką się przyglądałem temu i zastanawiałem się, jak zapytać, co to jest. Chyba byłoby najprostsze pytanie, prawda? Ale bo faktycznie nie wiedziałem, co to jest, ale teraz faktycznie gdzieś tam, jak się dowiedziałem, że to glina, to widać, to widać tą glinę. Czym ona jest malowana? Wypalona jest, to jest wypalona na biskwit. To jest pierwsze wypalanie. Drugie wypalanie jest nakładane jest szkliwo. To są specjalne szkliwa. One może to widać, że to jest brązowe, ale jak się nakłada, to może mieć kolor różowy. Nie wiemy nigdy, jaki kolor nam powstanie. Czyli przy wypalaniu powstaje kolor, tak? Tak. I wypalana jest w piekarniku, czy w piecach, których nie? W specjalnych piecach ceramicznych. No właśnie tak mi się zdawało, że glina zawsze jest wypalana gdzieś tam około 1000 stopni, jak nie jeszcze więcej. Tak, 1050, nawet 1300. A tutaj myślałem, że to piekarnik. Mam jeszcze jedną tablicę, tutaj są wydzieranki. To wprawdzie wygląda jak puzzle. Lubią uczestnicy takie bardzo rzeczy? Lubią, to jest nowa technika, bardzo lubią tą techniką pracować, sami już umią sobie zorganizować warsztat pracy, przygotować podkład tej pracy. To jest dosyć trudniejsze już, bo tutaj pan widzi, są większe elementy, tu już jest element 1 cm na 1 cm. Czy to się drze taki obrazek, miesza i później oni szukają? Nie. Jak puzzle? Wypisujemy sobie cyferki z góry na dół, może ja pokażę na pracy, prawda? Wypisujemy sobie tutaj od 1 w dół. Kolejno cyferki i rozdzielamy pojedyncze elementy i przyklejamy.
A co jest takiego najtrudniejszego w pracy, w tej pracy tutaj? W tej pracy tutaj nigdy nie wiemy, co nas spotka kolejnego dnia. Nie wiemy, z jakim humorem przychodzą nas uczestnicy. Nie wiemy, czy dzisiaj są chętni do pracy, czy też nie. No i sama specyfika pracy jest dosyć ciężka i trudna. Czyli trzeba być bardzo elastycznym i otwartym. Tak, otwartym, elastycznym, no i kreatywnym. Trzeba mieć mnóstwo pomysłów na jedną minutę, no bo przychodzi grupa, jedni chcą robić to samo, inni ja chcę robić to, ja chcę może dzisiaj popracować w glinie. Także trzeba się dostosować do uczestników. Stałą wystawę prac można oglądać w holu przy ulicy Grunwaldzkiej. Jak widzimy, prace podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy w Kraśniku wyglądają bardzo profesjonalnie. Ale nie o profesjonalizm tutaj chodzi. Często nieakceptowani w społeczeństwie, odstawiani na boczny tor, w swoim domu przy ulicy Grunwaldzkiej czują się potrzebni i akceptowani. Często mają swój własny świat. Świat, którego nie potrafimy zaakceptować. A przecież to, że ktoś się odrobinę różni od nas, nie znaczy, że do naszego świata należeć nie może. Bo przecież szacunek, akceptacja i zrozumienie należy się każdemu z nas. 21 listopada jest 325 dniem w kalendarzu gregoriańskim. Do końca roku pozostało 40 dni. Imieniny obchodzą Albert, Elwira, Janusz, Konrad, Maria, Regina, Rufus i Wiesław. 21 listopada to także Dzień Życzliwości. Nasza kamera na ulicy spotkała grupę ze szkoły podstawowej nr 6, która mieszkańcom przypominała o tym, że życzliwym trzeba być każdego dnia. Dzień dobry, dzień dobry. Wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Życzliwości. No właśnie miałem się Was pytać, co to za dzień dzisiaj? No, jutro będzie Dzień Życzliwości. Jutro będzie Dzień Życzliwości, czyli w czwartek. A co to jest życzliwość? No, pomaganie innym. No głównie ta pomoc innym, żeby okazać dla kogoś jakąś przyjemność. Czy cukierki to już jest życzliwość? Tak. A jak reagują na Was mieszkańcy? Jak kraśniczanie reagują? Uśmiechają się, dziękują? Dziękują, tak. Niektórzy odmawiają, ale podziękują jednak za chęć. A są tacy, którzy biorą cukierkę, a nie dziękują? Nie, zawsze dziękują. A co to jeszcze jest życzliwość? Jak byście mogli? Kiedy człowiek jest życzliwy? Kiedy pomaga innym. A komu możemy najczęściej pomagać? Kiedy ta życzliwość się zaczyna? W rodzinie. W rodzinie. Później szkoła. Szkoła. Na podwórku. A właśnie, a jak możemy być życzliwi w stosunku do kolegów, do koleżanek? Z klasy, z podwórka? Gdy na przykład mają problem, to im pomóc trzeba. A jakie problemy mogą mieć? Twoje koleżanki jakie problemy mają? No na przykład martwią się trochę z sprawdzianami na przykład. I wtedy trzeba im pomóc ściągać, czy raczej pomóc się uczyć? Pomóc się uczyć. Dobra, dzięki serdeczne. Dziękuję bardzo. Pozdrawiamy wszystkich mieszkańców Kraśnika. Regionalne Forum Gospodarcze z udziałem lubelskich przedsiębiorców i samorządowców, przedstawicieli rządu, świata nauki oraz ekonomistów odbędzie się 26 listopada w Kraśniku w Powiatowym Centrum Sportu i Rekreacji przy Zespole Szkół nr 3. Głównym tematem debaty będą szanse na rozwój lokalnej przedsiębiorczości w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej na lata 2014-2020. Jestem bardzo zadowolony, że inicjatywę Kraśnickiej Izby Gospodarczej ładnie przyjął i przystąpił do realizacji pan Krzysztof Hetman, marszałek województwa lubelskiego. Również pan Andrzej Maj, starosta kraśnicki, pokazał przy wielokrotnych spotkaniach, że leży mu na sercu dobro kraśnickich przedsiębiorców. Myślę, że 26 listopada wszyscy przedsiębiorcy, handlowcy, którzy będą w jakikolwiek sposób chcieli pozyskać środki unijne, będą im znacznie przybliżone. Do Kraśnika przyjadą przedstawiciele Ministerstwa Gospodarki i Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. Moderatorem paneli dyskusyjnych będzie dziennikarz i prezenter telewizyjny Robert Stankiewicz, a wykład wprowadzający przedstawi znany polski ekonomista Marek Zuber. Współpraca pomiędzy samorządami a przedsiębiorcami musi być realna. Dlatego też wspólnie z Marszałkiem Województwa Lubelskiego i Kraśnicką Izbą Gospodarczą przygotowaliśmy regionalne forum gospodarcze pod hasłem Innowacje i Współpraca.
Będziemy podczas tego forum dyskutować o możliwościach wsparcia dla przedsiębiorców w przyszłym okresie programowania w latach 2014-2020. Zapraszam wszystkich w najbliższy wtorek na Regionalne Forum Gospodarcze w Kraśniku. Całe forum będzie transmitowane na żywo przez Telewizję Kraśnik oraz przez strony internetowe organizatorów i na stronie www.ktv.pl 26 listopada w godzinach od 11 do 15. Serdecznie zapraszamy. To wszystko, co przygotowaliśmy w dzisiejszym wydaniu informacji. Dziękuję Państwu za uwagę. Do widzenia.